Tak zaczynam nowy dzień. Kawa. Polałem się. Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Mamy Martynę. Pokaż, masz piękne włosy, pokaż. No przecież masz, pięknie wyglądasz. Cześć Martyna. Cześć. Nie ma to jak... Cześć Magda. Nie ma to jak klient robi samemu sobie u mnie kawę. No, ja się nie zgodziłam. Obsługa moja. Ja zasłonię, to nie będzie się bić, nie powinno, przynajmniej. Ja nagrywam cały czas. Martyna uważa, że źle wygląda, a ja uważam inaczej. Zresztą, jeżeli uważasz, że źle wygląda, jeżeli ty uważasz, że źle wygląda, to zapraszam na Instagram Martyny, jaki? Dobra, a, tutaj jest. Albo nie, tutaj. Tutaj jest nazwa Instagramu. Zapraszam, tak? Zapraszasz? Tak, bardzo serdecznie. Ma piękny uśmiech? Ma. Dobra, wrzucam Miłosza film. Miłosz wpadł na sesję. Jak? Podobało ci się? Tak. Przebiegałeś obok półnagiej modelki? Nie. Nie? Aha. Nie? No nie. I w międzyczasie, kiedy robiłem zdjęcia, modelka się przybierała, to ja montowałem Miłosza film, który będzie właśnie, już będzie, jak oglądasz to już będzie challenge, gdzie testowali różne jedzenia. Nie, nie mogę zdradzać. Albo mogę zdradzić, że było... Co to było? Ryba była i... Co? Najciekawsze? A, kilka rzeczy było w ogóle ciekawych. Ryba, między innymi kość świni i byli mega zaskoczeni. Miłosz z Oliwką. Także zapraszam też do obejrzenia filmu, a ja wracam do pracy. Szukamy popsocketów, tak? Do czego potrzebujesz popsocket? Jadłeś Oreo, widać po twojej buzi. A w ogóle mam okulary i nie fascynujcie się tym, bo mam tylko do czytania, więc nie, że takie wow, on nosi okulary. Nie, nie poniecacie się tym, dobra. I co chcesz? Kupić sobie z... Na tego, czy... Ale z musicali? Tak, bo potrzebnym jest. Tak? Sobie to a nie chcesz mazur? Nie. Bo czekamy za długo. Nie popłakałem się, tylko teraz Miłosza przed chwilą przytulałem, bo mi puścił filmik, który będzie o motywacji. Mówi o tym, że jak się z niego śmiali na początku, jak miał 50, jak miał 1000 i pięknie to mówił. W ogóle praktycznie zero błędów językowych, gramatycznych, wysławianie piękne, cudownie. I tak go przytulałem i Miłosz mówi, tata, co ty robisz? Nic nie robię, po prostu cię kocham i chciałem ci jeszcze jedną rzecz tylko powiedzieć, jeszcze jedną rzecz. Że jutro masz sprawdzian z kątów, z matematyki i siadamy zaraz do nauki. Więc na początek, zaczynałem, bardzo dużo osób się ze mnie śmiało. Gdy miałem 200 subskrypcji, nagrywam ten dziennik, śmiali się ze mnie, że a to youtuber, tam różne rzeczy. Mówili do mnie, że nic mi się nie uda, jestem nikim, nic mi się nie uda przegryć w ogóle. Wiedziałem, że osiągnę swojego celu. Nie miałem takiej pewności, ale wiedziałem, wierzyłem w siebie. Jak będziecie osiągnęli swój cel cały czas, robili to, co lubicie, może osiągniecie cel. Na przykład jak chcecie zostać piłkarzami, no to możecie zostać. I nie przejmujcie się zdaniem innych, no bo to nie ma sensu. I pamiętajcie, żeby się nie poddawać. Wierzcie w siebie. Zdolny Miłosz, wszedł na krzesełko i pokaż. Co ty się smakasz? Pokaż, co się... Tata, ta blizna się nigdy nie zrobiła. Jak ty to zrobiłeś? Ja cię kręcę. Wcześniej taka dziewczyna nie kopnęła jajka i się wywaliłem. Nie zagoiła się. Później ale co, jajka ci się nie zagoiły? Nie. Miłosz pomału się zbliża do 100 tysięcy subskrypcji, a to jest film z podziękowaniem na 500 subskrypcji. Rok temu. Rok i 3 miesiące. Tyle subów. Trochę mi się pogorszyło z nagrywaniem. Trochę.
Trochę mu się pogorszyło. No nie tak do końca. I tutaj są wszystkie zdjęcia wykonane podczas sesji. Troszeczkę jest, można zobaczyć po ubraniach, o ile mniej więcej, około 20 puls na jedno. Na jeden model mniej więcej. 1200 chyba zdjęć jest zrobionych. A, jest też tutaj moje, tak? Na końcu sobie zrobiliśmy, strzeliliśmy pamiątkowe, to może nie jest dobre. O, ale może to wrzucę sobie na Instagram. Instagram Marcin Mazur, po prostu. A teraz poglądam pod biurko, no i patrzę, a tutaj przecież też mam katalog akurat Martyny. Gdzie jest Martyna? Też sukienki. O, i to tylko to było chyba 2 lata temu. Albo, no tak mniej więcej ze 2 lata temu. W zeszłym tygodniu przeprowadzałem kampanię mailingową i zobacz, tutaj jest open rate na... A, zaraz, unikalne otwarcia. 10% maili zostało otworzonych. Podobno w mojej branży e-commerce sklepów jest to, u mnie jest tylko 10%, jest to więcej, około 17% mniej więcej. Tyle jest odbić, czyli 126 jakby nie dotarło, w ogóle nie ma takich maili. Na YouTubie filmik krąży, który ma dużo wyświetleń, jak kobietki w Lidlu kupowały sobie Witchena produkty. Witchen to jest producent galanterii skórzanej, czyli jakieś portfele, torebki i tak dalej. Jestem ciekaw, czy to, bo to już jest kolejna akcja, druga czy trzecia z tą firmą, ale czy ona, ta firma nie straci przez to, że po prostu ich produkty, które były kiedyś markowe, są po prostu teraz w Lidlu. Jestem ciekaw. No ale skoro trzeci raz, to może nie jest tak najgorzej, aczkolwiek cały czas jakieś rabaty. A tutaj kobietki po prostu kupują po kilka torebek, tak przy okazji. Pewnie później jedną tylko wybiorą. O, fajnie pokazane. Myj szybko teraz na trening. Nawet nie wiem, czy nie ubrałem się za lekko. Robiłem to w takim tempie, szybko, raz, dwa, trzy. Ale dzisiaj nie jest tak źle. Mam też Tomka. Nie widać tutaj nic. Nie widać. A Tomek dzisiaj w dresie gra. W dresie. Bo nie chce niszczyć nóg. Tak. Po co? Po co? Doszło do tego taka sytuacja, że Pablo, do ciebie piszą moi fani. Nie pokazuj. A, dobra. Do ciebie piszą moi fani, żeby co? Żeby pozdrowić mnie, tak? Tak. To już masz. Ty masz nowych fanów. Więc bardzo. Bardzo proszę nie pisać do Pabla. Czy chcesz, żeby pisali do ciebie? Nie ma problemu. Że nie ma problemu. Napisz. Że nie ma problemu. Tak. Dobra, to teraz. Ale podaj. Słuchaj. Daj pozdrowienie. Bo ja podam twój link. Dobra. Do twojego konta. Tak? Ale kupisz mój koszulka, Tola Sport. Widzisz. Nic jest gratis. Nic nie jest gratis, tak. No dobrze. Na razie, dobra, cześć wam. Cześć. Kurczę, ja mam do wykonania przecież zadanie widzów, 33 rzuty. Może mi chłopaki dadzą piłkę? Mam do wykonania 33 rzuty, to jest wyzwanie od widzów. Łatwe, 33 rzuty. Ale postanowiłem, że będę nagrywać na show. Natomiast teraz pokażę, jaką mam kontrolę piłki. Więc to jest taka zapowiedź challenge'u 33 rzutów. A teraz kilka tylko. Te 33 to wcale nie będzie takie łatwe. Ale ta piłka jest ładna, nie? Będzie innym razem. Wygląda na zdrowe, ale jak weźmiemy kalorie, spojrzymy, w 100 gramach 418 kalorii. A to, co niby jest na przykład niezdrowe, 383 kalorie. Kolejny produkt, który wydaje się, że jest niezdrowy, znaczy tamten też jest niezdrowy, tamten jest jeszcze bardziej niezdrowy, niby fit, a ten ma 400 kalorii. I tak oczywiście, mogłem zszyć po rozprutą koszulę, taki kawałek, na pewno mogłem. Spytaj się mamy, czy zszyję koszulę z takim odcinkiem, czy widziałeś kogoś, żeby ktoś zszył? Może tak,
Może tak. I jeszcze na przykład jechać na jakieś spotkanie biznesowe, no nie? Oski, pozdrawiam cię. Live Game, pozdrawiam cię również. Nie wiem, jak jest ze światłami, jak to wygląda. W każdym razie jest tylko ta część oświetlona, gdzie się chodzi. Troszeczkę więcej pewnie prądu, ale i tak zauważyłem, że galeria w nocy, nie wiem, czy ze względu właśnie na ochronę, jest zapalone są światła. No, no, tak to jest. Zagrany, pozdrawiam cię. Słuchaj, a w zasadzie to chciałem nagrać, tak? W taki dobra, bo wydaje mi się, że nie mówię o innych osobach w Q&A, ale dobra. Jeżeli chodzi o Multiego, uważam, że dobrze, że tak robi. Zmienia coś. Kiedyś opowiem dłużej. Natomiast piosenek nie znam. Sorry. Minnie Mouse, pozdrawiam cię. Na pewno na M, to 100%. Pierwsza trójka, która jest najszybsza. Lord Marchewka, Jerka, Kacper, Czupryniak i Trevor, mój klient. Trzymaj się, cześć. Jutro też się widzimy w nowym, pięknym dniu.